Cześć, witamy ponownie. Jesteśmy dzisiaj w Warszawie, konkretnie Kępa Tarchomińska, niecałe 200 metrów od Wisły. Cudowne, ciche, spokojne miejsce, jak na to, że jesteśmy w Warszawie. I mamy Wam do zaprezentowania dom, który ma 42 metry kwadratowe, a do tego niesamowitą, zrobioną przez inwestora oranżerię, służącą jako ogród zimowy, w której może spędzać czas, niezależnie od pogody, jaka jest w naszym polskim klimacie, czasem kapryśna. Zobaczcie, dom został pięknie wkomponowany w otoczenie. Jest tutaj dużo zieleni, dużo kwiatów i bardzo ładnie tutaj pachnie. Szkoda, że nie możecie tego poczuć. Zapraszam jeszcze do środka. Opowiemy sobie o tym, jakie są koszty użytkowania takiego domu. Ten dom stoi już tutaj półtora roku i przedstawię Wam też taki szacowany koszt inwestycji, jaki został poniesiony. Zapraszam do środka.